są chwile przecież, tylko malutkie. Ale w tych chwilach, jak ta, mieści się, proszę Państwa, 40 długich lat. Bo dzisiejszy dzień jest w jakiś sposób dniem szczególnym dla uczczenia tych 40 lat, które Małgosia ze Zbyszkiem jako małżeństwo poświęcili teatrowi. No, bardzo się cieszymy, że możemy z Wami tu być i że Wy tu jesteście. Prawie 35 lat poświęciliście swojego życia teatralnego i osobistego temu teatrowi. Ja chcę dziś powiedzieć, że wyjątkowemu, i może to też jest jakiś rodzaj szczególnego momentu, że to się zdarzyło dzisiaj, właśnie tutaj, w tym momencie. Bardzo chcę Wam w imieniu publiczności, tej szczecińskiej, która przychodziła tu do teatru dla Was przez te wiele, wiele, wiele lat, podziękować w imieniu całego naszego teatru. Wszystkich tych pracowników, którzy tu kiedyś pracowali, już ich nie ma. Często już naprawdę ich nie ma. Może gdzieś tam są. No i w swoim własnym skromnym imieniu, bo tak się złożyło, że tych wiele lat, bardzo wiele lat, spędziliśmy razem. Bardzo Wam, kochani, dziękuję. Mam nadzieję, że ta krótka chwila będzie w jakiś sposób trwała. Nie tylko poprzez to przedstawienie, ale wiele, wiele jeszcze innych. Dziękuję Państwu, że byliście z nami dzisiejszego wieczoru. I dziękuję Wam. Ja też bardzo dziękuję. Ksiądz profesor Józef Tischner, kiedy już był bardzo, bardzo chory, powiedział kiedyś, że czy warto było w tym życiu zrobić to wszystko, co się zrobiło. I on na końcu już właściwie swojej drogi powiedział, ale warto było. I jak Państwa widzę, naprawdę jestem wzruszona i powiem, że dla Państwa wszystkich warto. Warto było i jeszcze troszkę pożyć, jeszcze troszkę porobić. Bardzo dziękuję za te wszystkie chwile, które Państwo nam dawali, za wspieranie nas, kiedy była pandemia, bo to były też okrutne czasy. Ja wiem, że nie powiem całej historii, ale to ta energia i to ciepło od Państwa zawsze mieliśmy w swoich sercach. Naprawdę. I to nas ogrzewało i dawało nam siłę, że warto było zrobić tę sztukę. Bardzo Państwu dziękujemy.